Cześć, tu doktor Bilkiewicz. Ja jestem chirurgiem okuloplastycznym, czyli zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek. Długo mnie nie było, już się pytacie, czy będą jakieś filmy, czy nie. Jak najbardziej, dużo się dzieje, rozwijamy nowy ośrodek, miałyśmy sporo pracy tutaj z koleżankami, które ze mną współpracują. Dzisiaj kilka słów będzie na temat Doliny Łez. I co możemy zrobić w Dolinie Łez? Głównie będę opowiadać się o wypełnianiu Doliny Łez. Także zapraszam. Ten tydzień mojej pracy obfitował w pacjentów, którzy się zgłaszali z różnymi problemami w obrębie Doliny Łez. Bardzo często zgłaszacie się do mnie z powikłaniami po wypełniaczach. Dobrze wypełnić Dolinę Łez jest ciężko i trudno. Druga rzecz. Bardzo często po wypełnieniu Doliny Łez, nawet jeżeli jest to dobrze zrobione, może być mega profesjonalnie zrobione, kwas hialuronowy może się przemieścić. To powoduje, że zaczynają powstawać obrzęki w obrębie tutaj powiek dolnych. Oprócz kwasu hialuronowego Dolinę Łez można także wypełnić na przykład własnym tłuszczem. Na ten temat będę jeszcze mówiła, już mówiłam, ale to poświęcę temu oddzielny odcinek. Jeśli wybieracie osobę, lekarza, który ma zająć się Waszą Doliną Łez, wybierzcie kogoś, kto będzie umiał poradzić sobie z powikłaniami po tym. W obrębie tutaj tych powiek dolnych i Doliny Łez takie naturalnie występujące hialuronidazy, które rozpuszczą złogi kwasu hialuronowego, prawie nie występują. Dlatego zupełnie inaczej zachowuje się kwas hialuronowy, na przykład podany w usta, on będzie zanikał z czasem, a zupełnie inaczej będzie zachowywał się tutaj kwas podany w Dolinie Łez. Mam pacjentki, które miały podawany kwas 7 lat temu, a on dalej tutaj w tych miejscach zalega. Dlatego bardzo istotne jest, jak idziecie do kogoś, nawet na zwykłą mezoterapię, żebyście zapisywali, jaki preparat był użyty, albo zrobili sobie chociaż zdjęcie. Jest to o wiele prostsze później w jakby dochodzeniu do tego, co tam jest, dlaczego tam jest i co dalej można z tym zrobić. Często ostrzykiwanie Doliny Łez kwasem hialuronowym nie przynosi odpowiednich rezultatów, bądź hialuronidaza może zdziałać dosyć dużo szkody w tym miejscu, ponieważ mogą powstać takie miejscowe zaniki i ta skóra staje się taka nierówna z różnymi zagłębieniami. Także to nie jest tak prosto później ostrzyknąć Dolinę Łez kwasem hialuronidazą, żeby rozpuścić kwas hialuronowy. My tutaj w klinice teraz opracowujemy taką autorską metodę, która polega na tym, że usuwamy ten kwas hialuronowy po prostu wykonując liposukcję, taką mikroliposukcję. Mamy specjalne kaniule do tego i opracowaną procedurę. Po usunięciu kwasu za pomocą właśnie mikroliposukcji następnie wykonujemy korekcję powiek dolnych. Nie ma możliwości, żeby wykonać tak jednoczasowo tego. To trzeba rozłożyć na pewne etapy i też sam zabieg operacyjny, jakbyśmy samą korektę tutaj powiek dolnych chcieli zrobić przy takiej Dolinie Łez wypełnionej kwasem, który brzęknie od czasu do czasu, sam zabieg operacyjny niestety nie pomoże. Jest to trochę za mało. Dlatego najpierw należy ten kwas usunąć, należy odczekać i po jakimś czasie, najczęściej od 3 tygodnie mniej więcej czekamy lub dłużej, możemy zrobić tutaj wtórną korekcję. Także moja gorąca prośba, jeżeli ostrzykujecie sobie Dolinę Łez kwasem hialuronowym, bądź miałyście ostrzyknięte, jesteście z tego niezadowolone, no jest to ciężki temat później. Jest trudno to skorygować, trudno to rozpuścić, więc cokolwiek jest tam podawane, bardzo proszę, żebyście dokładnie wiedziały, jaki to był preparat, bo bardzo dużo może to zrobić złego. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące korekcji tutaj Doliny Łez kwasem, możecie wpisywać. Jesteśmy na Instagramie, hashtag dr powieki, także na Facebooku Instytut Powiek Bilkiewicz. Jeśli macie jakieś pytania, możecie także pod tym filmem tutaj umieścić. W wolnej chwili odpowiem. Na razie wszystko dziś. Pozdrawiam. Pa!